Witam Joasiu, jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Zaczynamy. Ułóż się wygodnie. Rozluźnij ciało. Poczuj, jak twoje nogi wchodzą w poduszkę. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, teraz policzę od 1 do 3 i na 3 połączysz się z duszą Diany Frances Spencer, znanej także jako księżna Diana. Raz, dwa, trzy. Czy ktoś się pojawił? Tak, mam Dajana. Upewnij się, że DNA tej osoby, która do ciebie przyszła, to jest DNA księżynnej Tak, to jest Diany. ona, to jest ona. To opisz ją, jak ją widzisz, jak ją czujesz. Widzę ją tak, jak wyglądała na zdjęciach zawsze. Uśmiechnięta, z ciepłym uśmiechem, takim otwarta do ludzi. Stań naprzeciwko niej i zapytaj się, czy wyraża zgodę na channeling i udział w tym cyklu badawczym. Tak, wyraża zgodę. Poinformuj ją, że chcielibyśmy zebrać jak najwięcej informacji dotyczących jej życia. Wyraża zgodę na to. Wyraża zgodę, tak? W takim razie zapytaj jej się, czy wyraża zgodę na połączenie telepatyczne, podczas którego telepata będzie jej rzecznikiem. Tak, wyraża zgodę. Teraz przygotujesz swoje ciało do channelingu Diany Spencer. Zamknij dostęp do swojego ciała mentalnego, emocjonalnego. Załóż na siebie taką ochronę. Przygotuj sobie wasze prywatne połączenie. Masz to? Widzisz to? Tak, mam. Przygotuj sobie połączenie, które będzie tylko dla was stworzone i nikt ani nic nie będzie miało do niego dostępu. Mam. Jeżeli cokolwiek w którymś momencie źle ci się stanie, wyjdź ze sceny, poinformuj mnie o tym, wyjdź ze sceny i wyjdź w swoje najlepsze
wibracje, jakie do tej pory miałaś. Mhm. Teraz weź głębokie oddechy. Raz, dwa, trzy. Połączenie z Dianą Spencer. Gotowe, zaczynamy, tak? Mhm. Pamiętaj, mówisz do niej w osobie trzeciej, czyli przypowiadasz mi to, co ona mówi, nie kanalizujesz. Mhm. Powiedz jej, że ja mam na imię Agnieszka i bardzo jej dziękuję, że zechciała uczestniczyć w naszej sesji. Jej też jest miło. Zapytaj się jej, gdzie obecnie się znajduje. Czy widzi swoją przestrzeń dookoła? Ona mówi, że inkarnowała. Czy mogłaby opisać swoje obecne wcielenie? To jakby okolice Syrii. I kim tam jest, kobietą, mężczyzną? Jest dzieckiem. Ale płci męskiej czy żeńskiej? Dziewczynką. Dziewczynką w Syrii. Dziewczynką. Czy w Syrii tej, która jest w tej chwili niebezpieczna? Taką wybrała sobie drogę? Tak. Dlaczego reinkarnowała w takim momencie? Powiedziała, że została zmanipulowana, że teraz to wie. Że Wszystko to jakieś istoty ją zmanipulowały, powiedziały, że to będzie dobre, że będzie mogła odkupić jakby to swoje życie poprzednie, ponieważ nie była do końca uczciwa w tym poprzednim życiu wobec rodziny, swojej rodziny tej, kiedy była z księciem. Że jeżeli inkarnuje właśnie w biednej Syrii, jako biedne dziecko w biednej rodzinie, będzie odkupi swoje winy jakoś. Czy w obecnym życiu dostrzega ślady poprzedniego życia? Oprócz tego, że musi odkupić, czy to, co do tej pory w jej życiu się wydarzyło po reinkarnacji, czy coś ma wspólnego z poprzednim życiem jako Diana Spencer? Tak, jakby miała jakieś przebłyski, jakby miała jakieś takie sny bardziej, w snach bardziej to pojawia się, że śni się, ona jest w tej chwili małą dziewczynką, a śni się, że jest księżniczką. Czy jest szczęśliwa w tych snach? W snach tak, bardzo. Jest bogata, szczęśliwa. Tak, jest bardzo szczęśliwa. A teraz jako mała dziewczynka też odczuwa takie szczęście na żywo, bez snów? Nie, nie. Nie, czuję się oszukana zdecydowanie. Czyli ślady, jakie odczuwa, to są tylko w snach, tak? Tak. Tak, ale te sny są bardzo takie rzeczywiste. Rozumiem. Ona potrafi się wybudzać z emocjami z tych snów. Pozytywne emocje czy negatywne odczuwa wtedy po Pozytywne. Wybudzeniu? Jest szczęśliwa. W tych snach jest bardzo szczęśliwa i się wybudza bardzo szczęśliwa. I kiedy się obudzi, to dla niej jest ogromny szok, że ona jest w takiej rzeczywistości, gdzie sny odbiera właśnie jako rzeczywistość tak naprawdę. Rozumiem. Czy możemy wrócić do jej poprzedniego życia jako księżna Wali? Tak. Chciałabym się dowiedzieć, jakie warunki subliminarne doprowadziły ją do tego, że została księżną. Co się wydarzyło w subliminarnie? Ona miała wsparcie swojej rodziny. Rodzice bardzo, bardzo pragnęli, żeby ona jak najwyżej zaszła i była wspierana też przez rodziców, to
Ona od małego, od dziecka była wychowywana na księżniczkę. A subliminarnie, czyli w sferze ezoterycznej, czy też była taka wspierana, czy też czy miała przesądzone to, że będzie księżną, że będzie konkretnie wiodła takie życie? Tak, miała wsparcie innych istot. Czuła przez swoje życie to wsparcie? Tak, czuła, że jest powyżej innych. Czy jej życie jako Diana było z góry przesądzone, z góry przeznaczone? Tak, nie, czy częściowo, jak to jest? Że to Tak, tak. to była jej inkarnacja. To było jej przeznaczenie, tak? Tak. Przez kogo lub przez co było to życie ukierunkowane, że to tak miało się potoczyć, że ona została tą księżną i wiodła takie życie, a nie inne? Przez kogo lub przez co? To były istoty jakieś z zewnątrz, humanoidalne. Czy te istoty są nadal przy niej? Nie, w tej chwili nie. Nie, jest poza ich kręgiem zainteresowania. Ona dla nich spełniła swoją rolę w tamtym życiu jako księżniczka. To one były tylko tym zainteresowane. W tej chwili jest ona po prostu pozostawiona sama sobie. Zapytaj się, jakie warunki życia zapewniła jej ta predestynacja, że ona była tak wysoko postawioną kobietą, bo to była pierwsza kobieta, która tak naprawdę zrobiła rewolucję, tak? Co jej to dało? Jakie życie, jakie warunki życia zapewniła sobie? Jako kobieta materialnie żyła na bardzo wysokim poziomie, natomiast mentalnie nie radziła sobie z tym wszystkim, nie potrafiła sobie z tym poradzić. To była duża presja z zewnątrz, była też krytykowana, nie potrafiła sobie poradzić z tą krytyką, źle się z tym czuła. Oprócz tego jeszcze jej związek w zasadzie był taki martwy, bo to nie była miłość, ona po prostu zawarła ten związek po to, żeby być tą księżniczką, tak? I w tym momencie nie była szczęśliwa jako kobieta. Jako kobieta szukała szczęścia przy innym mężczyźnie. A jakie były cele tej predestynacji? Jakie cele? Co chciała osiągnąć? Zająć jak najwyższą pozycję. Czy uważasz, że to osiągnęła? Nie, bo się nie spodziewała, że tak się zakończy jej życie. Spodziewała się, że będzie żyła do późnej starości, że osiągnie jeszcze więcej. Ona była tak naprawdę, jej zdaniem była tak naprawdę w połowie drogi być może. Czyli miała zaplanowane dłuższe życie, czy ona myślała, że będzie żyła dłużej? Jak Ona kobieta? myślała, że będzie żyła dłużej, natomiast jej zaplanowano takie życie. Tak się potoczyło jej życie, ale to ona nie przypuszczała, że to tak będzie wyglądało. Zostało przerwane i ona tego nie przewidywała. Ona myślała, że dożyje późnej starości, że zdobędzie jeszcze większą sławę, władzę, bo czuła w tym przyjemność. A teraz, czy mogłaby opisać uczucia, którymi charakteryzowało się jej ciało emocjonalne podczas całego życia? Czyli co działo się w sferze emocjonalnej? Nie czuła się kobietą na pewno w tym związku. Najważniejsza była dla niej władza tak naprawdę to, że wychodziła do ludzi, to nie do końca było takie, to była taka trochę gra aktorska. To właśnie dla tej władzy wiedziała po prostu, znała ludzi, wiedziała dobrze, że jeżeli odegra taką rolę, to zdobędzie poklask wśród ludzi.
ale nie było to takie szczere, takie rzeczywiście z serca pomoc. A jako kobieta nie czuła się zbyt dobrze, natomiast czuła się dobrze jako matka. Kochała swoich synów. Bardzo kochała, bardzo, bardzo cierpiała, że musiała ich opuścić. Przekaż Dani teraz. Nadano jej przydomek Smutna Księżna oraz Buntowniczka. W jaki sposób ta reputacja wpłynęła na Dianę Francis Spencer oraz na jej część subtelną w tej chwili, w chwili obecnej? Smutek jest w niej faktycznie cały czas i ona czuje ten smutek w sobie, taki z głębi, ze środka, z niej, z tej istoty całej. Jest dzieckiem, ale jest smutnym dzieckiem, jest takim nieszczęśliwym dzieckiem. A buntowniczka? Tak, bardzo często buntuje się, tupie nogami, płacze, wrzeszczy, rzuca się na ziemię. Tak, miało to wpływ na jej obecne, tak jakby przeniosła to na obecne życie. Zostało to jakby podpięte, to widać energetycznie, że jest to podpięte w jakiś sposób, bo była to dość mocna energia z zewnątrz. Wielu ludzi w ten sposób myślało, tak jakby utworzył się taki myślokształt, dwa myślokształty i one zostały podpięte do tej istoty i ta istota rzeczywiście w tej chwili, mimo że jest małym dzieckiem, to jest właśnie takim małym buntownikiem, a jednocześnie właśnie nieszczęśliwym bardzo. Posłuchaj dalej. 31 sierpnia 1997 roku doszło do wypadku samochodowego pod Pont d'Aumale w Paryżu. Czy mogłabyś mi opowiedzieć, co się wydarzyło, jak to zapamiętałaś? Mówi, że jadą tunelem. Tak. Tunel jest oświetlony, ale jedzie za nimi samochód. Ona pogania szofera, żeby przyspieszył. Pasażer obok, ten mężczyzna, który z nią był, tak samo są spanikowani, ponieważ chcieli uniknąć zdjęć. Szofer został wyprowadzony tak jakby z równowagi i no niestety doszło do wypadku. Dużo strachu, lęku, nieszczęścia w tej całej sytuacji. Dlaczego to na początku zostało wszystko utajnione? Ponieważ zostało to zlecone, ona była śledzona przez kogoś w ogóle z polecenia jej męża tak naprawdę. Nie chciała, żeby to wyszło na światło dzienne, bo bardzo by zepsuło to reputację całej rodziny królewskiej, więc nie chciała, aby to wyszło, więc uciekali, a w ogóle to właśnie to było zlecenie przez męża, a nawet nie wiadomo, czy nie właśnie matka, czy nie królowa zleciła to. A czy są jeszcze jakieś sekrety, które mogłaby nam wyjawnić, których nigdy wcześniej nie powiedziała, a teraz mogłaby nam wyjawnić? Nie, nie ma. Chciała tylko powiedzieć, że to był jedyny jej związek w zasadzie taki, w którym czuła miłość rzeczywiście do mężczyzny, bo do męża nigdy nie czuła miłości. Tu znalazła rzeczywiście prawdziwą miłość. To jest cały protokół. Teraz mogę zadać od siebie swoje pytania. Czy chcę? Zapytaj się jej, czy chociaż na koniec swojego życia poczuła prawdziwą, szczerą miłość. Tak, czuła. Czuła prawdziwą, szczerą miłość. Zapytaj się jej, czy widziała obecnie, czy
zanim się wcieliła w tą małą dziewczynkę, czy widziała, jak dorosły jej dzieci? Czy jest świadoma? Nie, nie do końca. Czy wie, że już ma wnuki? Nie łączy tych dwóch żyć. Jest w innym życiu. Ale zanim się wcieliła w to życie, w którym jest teraz jako dziewczynka z Syrii, czy wiedziała już, że ma wnuki? Nie. Nie. Czyli nie widziała, nie odłączyła się całkowicie od swojego poprzedniego życia. Tak, ona z chwilą śmierci została odłączona tak naprawdę. Wykonała swoje zadanie i przestała być potrzebna. Nie była potrzebna po prostu. Rozumiem. To są wszystkie pytania, jakie chciałam zadać. Podziękuj księżnej za wywiad. Otwórz dla niej portal. Wyjdź z tej przestrzeni, w której teraz jesteś. Zamknij kanał, który was łączy. Rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi. Kończymy tą sesję. Wróć do swoich naturalnych częstotliwości. Wypełnij swoje ciało szczęściem, radością. Poczuj, że twoje nogi znowu wracają do lekkości, twoje ręce są lekkie, twoja głowa jest lekka. Jest ci miło, przyjemnie. Kiedy policzę od 1 do 3, na 3 otworzysz oczy. 1. Twoje nogi robią się lekkie, dłonie lekkie, głowa lekka. 2. Przyjmujesz najlepiej służące tobie wibracje. 3. Otwórz oczy. Jak ci poszło? 3, nie słyszałam. Chyba wyłączyłaś wcześniej, nie wiem, co się nie. stało. Nie, nic nie wyłączyłam, ale słyszysz mnie? Tak, słyszę. O, widzisz. Dobrze? Słyszałam. Jak było? No fajnie, bo ty wiesz co, genialna jesteś. O, zdjęcia wyszły. Chciałam zatrzymać. Zatrzymaj. Już zatrzymuję. Buenos dias. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat, i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega, a través de una persona en hipnosis, esa información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsjonarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy, albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad.
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso. I severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.